Czas na społeczeństwo. Rozmowa Krzysztofa Wostala. Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają. Czas na społeczeństwo. Dzisiaj gości w niezwykłej restauracji, jedynej takiej stałej restauracji w Polsce. Gościmy panią Annę Bocheńską, która jest właściwie osobą odpowiedzialną za całe to przedsięwzięcie, osobą odpowiedzialną za całe to pozytywne zamieszanie zwaną, no właśnie, jak nazywa się restauracja? Dzień dobry, Aniu. Cześć wszystkim. Restauracja nazywa się Different, z angielskiego to znaczy inna, różnorodna, odmienna, no bo taka jest, jest zupełnie inna niż normalne restauracje, tutaj u nas wszystko jest inaczej. Na czym polega ta inność? Inność polega na tym, że po pierwsze nie ma światła, jest zupełnie ciemno, tak 100%, nie ma żadnego źródła światła. Drugie, kelnerzy są niewidomi, więc role w naszej restauracji są odwrócone. To niewidomi kelnerzy stają się przewodnikami osób pełnosprawnych w naszej restauracji, tak? No bo nasza restauracja jest skierowana do osób pełnosprawnych. Naszymi gośćmi są osoby widzące, które na czas kolacji, półtorej godziny, wchodzą w rolę osób niepełnosprawnych tak naprawdę, tak? No oni są uzależnieni wtedy od naszej obsługi, którą stanowią głównie osoby niewidome i tracące wzrok. Jak to jest, że niewidomy może być kelnerem? Czy niewidomy, nie wiem, nie rozleje czegoś? Niewidoma osoba zna swój teren, to porusza się na nim jak ryba w wodzie, tak? No nie ma żadnych problemów z poruszaniem się. Kelnerzy wiedzą, gdzie mają stoliki, wiedzą, gdzie mają stolik serwisowy, na którym mają dodatkowe akcesoria. Dla gości obsługują z pomocą wózka kelnerskiego trzypułkowego, czyli nie niosą do stolika nic w dłoniach. Oni podjeżdżają takim wózeczkiem pod stolik i po kolei ustawiają talerze, szklanki, kieliszki, wino, napoje, wszystko, co jest konieczne. Więc dla gości nie ma ryzyka, że cokolwiek kelner rozleje, natomiast goście sami oczywiście rozlewają. No, dla nich to jest nowe środowisko, więc oni zupełnie czasami uczą się wszystkiego na nowo, tak? No, osoby niewidome już potrafią zjeść bez użycia wzroku, a osoby pełnosprawne zjeść bez użycia wzroku to jest naprawdę wyzwanie dosyć poważne. Z jakim menu mogą się goście w restauracji spotkać? Czy wygląda to w ten sposób, że siadają przy stolikach, są wprowadzani przez kelnerów i wybierają sobie z jakiegoś menu? Jak to wygląda od strony technicznej, od strony gościa? Wiesz, i tu też jest zupełnie inaczej niż w normalnych restauracjach, nazwijmy to. To totalnie jesteśmy nienormalni generalnie. Bo menu wybiera się przed kolacją, trzeba zarezerwować sobie kolację, nie przychodzi się do nas z ulicy. Przez naszą stronę można dokonać rezerwacji albo telefonicznie i wtedy już goście wybierają tylko rodzaj menu. Nie wiedzą, co będą mieli na talerzu przychodząc do nas, ale mogą wybrać zestaw mięsny, rybny lub wegański w różnych kategoriach cenowych, zakres ilościowy i jakościowy. Tak? Mamy zestawy od 100 zł do 250 zł od osoby. Różnica jest oczywiście w ilości serwowanych dań i w jakości, tak? Więc goście tylko wybierają sobie na przykład zestaw standardowy z deserem, gdzie jest przystawka, danie główne, deser, napój bezalkoholowy. Taki zestaw kosztuje 125 zł i dają nam sugestię, no jeden zestaw będzie mięsny, jeden będzie rybny. W rybnym zestawie prosimy bez orzeszków, bez brukselki, bez marchewki. No i takie zamówienia dostajemy. Goście, którzy przyjdą do nas, nie wiedzą tak naprawdę, co finalnie się znajdzie na talerzu. Zazwyczaj dobrze sobie radzą w odgadywanie. Tak myślę, że z połowy składników zazwyczaj trafnie
odgadują. Może jeszcze dodam, że nie są nam dla nas straszne, obce wykluczenia żywieniowe. W tej chwili dużo mamy takich gości, którzy są bezglutenowymi lub bez laktozy, wybierają takie zestawy. Więc czasami jak dostajemy listę wykluczeń żywieniowych, to naprawdę gimnastykujemy się, żeby przygotować taki zestaw, ale jak najbardziej dostosujemy się do każdego klienta tak naprawdę. I co? Przychodzą goście, siadają za stołem, kelnerzy podadzą i co ci goście robią? Czy obserwujecie jakieś zachowania takie, nie wiem, klasyczne, czyli po prostu rozmawiają, czy najpierw jest cisza, zaskoczenie i jak my damy radę? Aha, no wiesz co? Na początek, jak goście wchodzą do restauracji, to już pojawiają się dosyć duże emocje. Gości po prostu zatyka to, tak? No bo oni nie mają zupełnie wyobrażenia, czym jest stuprocentowa ciemność i jak się z nią spotykają. To jest taki efekt kontrastu dla mózgu, taki dosyć duży i wstrzymują oddech często. My, kelnerzy, mówią, prosimy oddychać. I jak już goście usiądą przy stolikach i poczują bezpieczeństwo, tak, swoją przestrzeń, zbadają, co mają dookoła, wysłuchają, co jest wokół nich, tak, wybadają poza wzrokowymi zmysłami, jak wygląda restauracja, nabierają wtedy poczucia bezpieczeństwa i zaczynają wtedy swobodnie rozmawiać, tak? Początkowe rozmowy to jest, o kurczę, tu naprawdę nic nie widać. Ty, słuchaj, no nic nie widać. No to często, no to non stop, to na początku tak jest. I inaczej się zachowują goście indywidualni, pary, tak? Bo przychodzą do nas zazwyczaj randkowicze. I inaczej się zachowują grupy zorganizowane, na przykład korporacyjne, które obsługujemy. Mózg w ciemności wytwarza dopaminę w dużej ilości i zazwyczaj w grupach, jak pojawi się jakiś element żartów, to już dalej kolacja upływa bardzo dynamicznie i wesoło, jest dużo euforii, dużo radości. Jest dosyć hałaśliwie, a goście indywidualni przechodzą w tryb taki raczej cichego mówienia. Tak, nie wiem, jakoś to jest tak, że jak nic się nie widzi, to i też się cicho mówi. Nie wiem dlaczego. U nas w restauracji tak właśnie to obserwujemy, że oni sobie cichutko rozmawiają, mimo tego, że w tle leci przyjemna muzyka, mimo tego, że na sali są jeszcze inni goście. Czasami jest na sali 30-40 osób, to i tak, gdy mamy pary, to jest tak dosyć romantycznie, cicho i przyjemnie jest bardzo. A stoliki w restauracji są 2-3-6-osobowe. Ile osób może przyjść na taką kolację, żeby wspólnie spędzić czas, no i poznać coś nowego, czegoś nietypowego? Możemy obsługiwać jednocześnie do 50 gości. Stoliki ustawiamy zgodnie z danymi rezerwacjami na konkretny dzień. Czyli jeżeli mamy na godzinę 18 6 par, 3 czwórki i 1 ósemkę, to właśnie w takich konfiguracjach ustawiamy stoliki, tak żeby grupy były przy jednym stoliku, pary oczywiście osobno. Więc mobilnie postępujemy ze stolikami, one nie są na kółeczkach, one są ze stabilną stopą, ale po prostu je przemieszczamy. Czy organizujecie różnego rodzaju przedsięwzięcia oparte na doświadczeniu jedzenia? Czy to tylko jedzenie, czy również innego rodzaju imprezy w restauracji się odbywają? Tak, bardzo fajnie, że to zauważyłeś, taki temat. Mamy koncerty na żywo, w ciemności. W piątki wieczorem mamy koncerty bluesowe. W co drugą sobotę mamy muzykę klasyczną, wiolonczelę lub skrzypce. Teraz będziemy chyba jeszcze dodawali w co drugą sobotę również tego bluesa, bo goście, którzy mają możliwość doświadczyć muzyki na żywo w ciemności i pośpiewać z wokalistami, czy ponucić do utworów klasycznych, naprawdę
widzimy, że są bardziej nasyceni takim przeżyciem jak kolacja w ciemności. Mają doznania i wszelkiej maści sensoryczne, tak? Mają i smakowe, i mają zaspokojone zmysły też słuchu, tak? I widzimy, że rzeczywiście muzyka na żywo robi swoją dobrą robotę w ciemności. A także zmysł jeszcze estetyczny i parę innych jeszcze pewnie tak byśmy mogli wymienić. Czy osoby z niepełnosprawnościami bywają waszymi gośćmi, czy osoba na przykład poruszająca się przy pomocy wózka inwalidzkiego, czy osoba słabo słysząca może zostać gościem restauracji? Jak najbardziej. Nie mamy żadnych barier architektonicznych. Mamy windę pasażerską, która z parteru może wózek z naszych gości na wózkach przemieścić do naszej restauracji. Nie mamy żadnych progów przy wejściu do restauracji, więc jak najbardziej gości na wózkach mamy. Bardzo mamy mało gości słabosłyszących, a szkoda, bo mamy pętlę indukcyjną i koncerty w ciemności, które mamy, są nagłaśniane tak fajnie, że goście niesłyszący również mogliby korzystać z naszych kolacji. Więc zapraszam osoby niedosłyszące do odwiedzenia nas. W jaki sposób goście mogą dokonać rezerwacji? Wspomniałaś o telefonie, wspomniałaś o stronie internetowej, ale gdybyś mogła podać dokładne namiary, w jaki sposób można rezerwacji dokonać i gdzie? Rezerwacji kolacji można dokonać poprzez stronę www.restauracjadifferent.pl lub telefonicznie, prosty numer 533 123 123. Jest to powiązane z naszym adresem, ponieważ znajdujemy się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123. To jest przy placu Zawiszy w budynku całkiem blisko, tak, samo centrum Warszawy, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Ja bardzo serdecznie polecam. Jako osoba niewidoma nie mogę powiedzieć, że to jest ciekawe doświadczenie, dlatego że żyję tak na co dzień. Ale natomiast bardzo serdecznie polecam. Rodzinę już mógłbyś tutaj zaprosić, tylko że no, Katowice. Dokładnie tak, zwłaszcza, że jest to, jak Państwo słyszeliście, jedyne takie stałe miejsce w Polsce i nigdzie tak ciekawego doświadczenia kulinarnego i też takiego doświadczenia Państwo społecznego nie przeżycie smaczne. Tak, tak, ale mam nadzieję, że kolejną restaurację otworzymy w Katowicach, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby współpracować przy otwarciu kolejnej restauracji w Katowicach, no to zapraszamy. Będziemy zmierzali do tego, żeby w Katowicach powstała taka restauracja. Również jak, chcielibyśmy ją otworzyć jako fundacja, bo jesteśmy fundacją i ważne, co dodam, że całość zysków z tej restauracji przeznaczamy na cele charytatywne w naszej fundacji. Tak? Na razie jeszcze nie ma tych zysków, bo jeszcze jesteśmy na stracie, ale jak już zaczniemy wychodzić na prostą, to będziemy mogli szerzej rozbudować działalność fundacji. Nasza restauracja jest naprawdę fajną atrakcją dla gości, dla osób, które szukają wyzwań, nowych doświadczeń, które są kreatywne, które są otwarte na różne nowinki. I takich gości mamy, tak? Zazwyczaj są to osoby młode, odważne, że tak powiem, z jajem, osoby, które są też dosyć tolerancyjne i otwarte na dialog z osobami z niepełnosprawnościami, tak? To jest taki gość. Więc mamy przesympatycznych gości, do tego dodajemy przesympatycznych kelnerów i całość się odbywa w naprawdę przyjemnej atmosferze. Jednocześnie pokazujecie przez pracę tych przesympatycznych kelnerów, którzy przy okazji mimochodem są osobami z dysfunkcjami wzroku, że osoba niewidoma może pracować, może świetnie się realizować w życiu zawodowym i pokazujecie, że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy różnorodni, ale jeżeli chcemy, to możemy wiele barier pokonać. Tak, ja myślę, że pokazujemy to, że generalnie osoby z niepełnosprawnościami naprawdę są fajne i warto z nimi pracować, nie tylko niewidomi. Oczywiście no tutaj głównie mamy osoby niewidome, ale myślę, że
jeżeli ktoś się spotyka z jednym rodzajem niepełnosprawności, to zaczyna też myśleć nad innymi, tak? I no wszystko jest kwestia człowieka, tak? Zawsze. I no, naszym ukrytym celem jest to, że biznesmeni, którzy do nas przychodzą, skorzystać z przyjemności, z atrakcji, to będą bardziej otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, tak? Jest taki, mamy chytry plan. To jest bardzo ważne, o czym wspominasz i o czym mówisz. I ja jeszcze raz powtarzam, bardzo serdecznie zapraszam do Warszawy, do Different Restaurant na Alejach Jerozolimskich 123. Za tą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję i życzę jak najwięcej gości i żeby ci goście byli zadowoleni tak jak do tej pory. Fajnie, dzięki, do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej wostal@bonafides.pl oraz krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia.